Powstanie nowego bloku na osiedlu 3 Maja to od kilku dni temat numer jeden w mieście. Przeciwnicy tego pomysłu ostro i skutecznie walczyli o niedopuszczenie do realizacji projektu. Długa dyskusja wywiązała się podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki w Urzędzie Miasta Łańcuta. To wy państwo budujecie. To wy państwo to robicie. Macie właśnie taki zarząd, a nie inny. Macie taką radę nadzorczą, a nie inną. I proszę państwa, poprzez swoich przedstawicieli musicie dochodzić swoich praw, ale w spółdzielni, bo spółdzielnia, a szczególnie zarząd spółdzielni, działa na waszą niekorzyść. Ja bym apelował do mieszkańców, kiedy są walne zebrania spółdzielni, kiedy każda sprawa jest rozpatrywana, przychodźcie na te walne zebrania, gdyż z kilkuset, może nawet nie wiem dokładnie liczby mieszkańców, spółdzielców, nie znam, ale przychodzi 20, 50, 70 osób na walne zgromadzenie potężnej, największej spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie. Więc ja apeluję do mieszkańców, zajmijcie się tą sprawą. Mieszkańcy podkreślali, że przez budowę nowego bloku stracą na wartości ich mieszkania, a także zlikwidowany zostanie największy i w zasadzie jedyny obszar zieleni. Ja się nie mieszam, dla mnie mogą budować. Myślę, że to bardzo głupi pomysł. Dlatego, że tu jest i tak za ciasno i zawsze jest problem z parkowaniem. Ostatnio się dowiedziałam o budowie tego bloku, tak naprawdę w tym tygodniu. Uważam, że jest dużo więcej miejsc ciekawszych niż zabudowanie. Tak naprawdę, no, moim zdaniem to nie miejsce na budowę bloku na tym osiedlu. Sprawa jest dosyć świeża dla nas jako radnych miasta Łańcuta, gdyż wczoraj na połączonych komisjach obradując zebrali się też mieszkańcy osiedla 3 Maja. Przyszli z takim wnioskiem, z prośbą, aby zająć się ich sprawą. Sprawą budowy dużego bloku na bardzo małym osiedlu 3 Maja, gdzie jest gęsta, zwarta zabudowa. Naprawdę jest niewiele przestrzeni takiej dla dzieci, dla wypoczynku. Gdzie jest tylko jedyne miejsce, gdzie jest plac zabaw, troszkę tej zieleni. W tym miejscu decyzją władz spółdzielni mieszkaniowej w Łańcucie, prezesa i zarządu, ma powstać blok. Blok mieszkalny, trzyklatkowy, czteropiętrowy z parkingiem. Wniosek spółdzielni ciągle jest w mieście i on jest procedowany. I tak jak już wyjaśniałam to mieszkańcom na komisji, która miała miejsce wczoraj, miasto przygląda się całej sprawie i szczegółowo rozpatruje wszystkie wnioski. Na chwilę obecną sprawą zajmuje się urbanista, który wszystkie detale bada, sprawdza wszystkie możliwości. Nie ma jego decyzji ani jego opinii jeszcze w tej sprawie. Dlatego cała sprawa jest po prostu w toku. Jak będziemy wiedzieli, jakie są zalecenia i uwarunkowania urbanistyczne, to będziemy mogli wtedy wydawać jakąkolwiek opinię, ewentualnie prosić o opinię inne podmioty, w szczególności konserwatora zabytków, bo on będzie miał też tutaj coś do powiedzenia, bo jest to w strefie konserwatorskiej. W dniu dzisiejszym na osiedlu pojawiła się już informacja ze spółdzielni mieszkaniowej, a sam prezes w rozmowie z nami podkreślił, że budowy nie będzie. Żeby przystąpić do jakichkolwiek prac dalej idących, dotyczących decyzji, dotyczących spraw pozwolenia na budowę, najpierw trzeba stwierdzić jednoznacznie, że wybudowanie w danym miejscu budynku jest możliwe. Myśmy wystąpili w związku z tym z zapytaniem między innymi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo teren, o którym mówimy, jest w zakresie jego działalności. W związku z tym, że on miał obiekcje dotyczące budowy tego budynku, spółdzielnia zakończyła prace dotyczące ewentualnego wystąpienia o pozwolenie na budowę. Natomiast chcę w tym momencie zaznaczyć, że gdyby się udało taki budynek wybudować, chcieliśmy, żeby to był budynek wyposażony w dźwigi osobowe. Część mieszkańców osiedla 3 Maja to są starsi ludzie, którzy mają problemy komunikacyjne, w związku z tym mieszkają na trzecim, na czwartym piętrze. Wybudowanie w budynkach istniejących dźwigów osobowych jest ze względów technicznych niemożliwe. Tamten budynek, gdyby ewentualnie powstał, dawałby taką szansę osobom, by sprzedać mieszkanie posiadane i kupić mieszkanie, które byłoby w budynku z windą. Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli coś budować w ramach zamkniętego osiedla, na pewno będziemy konsultowali to z mieszkańcami, którzy mieszkają i na pewno będziemy chcieli mieć zgodę przynajmniej organu nadzorującego, którym jest Rada Nadzorcza. Wszelkie dywagacje na temat, czy będzie budowa, czy nie będzie budowy, są po prostu przedwczesne. Niemniej, żeby uspokoić tych, którzy są przeciwnikami tejże inwestycji, informuję po raz kolejny, że nie będziemy budowali budynku w obrębie osiedla 3 Maja.
prezes spółdzielni nie złożył wniosku o wycofanie tego poprzedniego, ani żadnych wyjaśnień u nas nie złożył. Więc dopóki nie będzie tej formalnej strony, no to jest procedowany wniosek. To znaczy my wystąpimy oficjalnie teraz do pana prezesa z zapytaniem, ponieważ podjęliśmy taką informację, już w tej chwili pewno publiczną, skoro on ją udostępnia, że ze względów tam różnych, między innymi konserwatora zabytków, nie będzie tej inwestycji, ale wie, to jest tylko i wyłącznie na razie słowne zapewnienie pana prezesa. Wniosku nie wycofał i na żadnej rozmowie w tej sprawie w Urzędzie Miasta nie był.